Hej, cześć, siemanko, z tej strony oczywiście ja, Bishop, i witam was na kolejnym odcinku na Pop Culture KBM. No, kanał nam się naprawdę świetnie rozrasta w bardzo, bardzo dobrym tempie. I ze mną jest dzisiaj gość, który już był wiele razy na tym kanale. No, w sumie jest założycielem tego kanału, jednym z założycieli tego kanału. Myversi. Witam. No, mogliście go usłyszeć oczywiście na naszej recenzji No Way Home, między innymi, i na recenzji Czarnej Wdowy, i też na kilku filmach na tym kanale. Także, no, będzie ciekawie, bo będziemy omawiać tutaj dzisiaj, no, wszystkie projekty Marvela, wszystkie projekty DC i Star Wars na 2022 rok. I będzie tego trochę tego będzie, no bo tutaj te trzy studia, te trzy największe, można powiedzieć, franczyzy w popkulturze, bardzo dobrze sobie radzą, oprócz oczywiście DC, no ale do DC też przejdziemy, bo DC ma też na ten rok bardzo, bardzo dobry plan, który może zaskoczyć Marvela czy Star Wars, także... Możemy chyba zaczynać. No i co? Myślę, że zaczniemy sobie od tutaj pierwszej produkcji, pierwszego filmu Marvela, bo teraz przejdźmy do Marvela, czyli oczywiście Morbius. Film pierwszy, który będzie w tym roku. Jest on, nie należy on do MCU, ale należy on do Sony Spider-Man Universe. No i ten Morbius wychodzi już 1 kwietnia. W sensie, no, ten film był już przekładany 7 razy. 7 razy był ten film przekładany. Początkowo premierę miał mieć w lipcu 2020 roku. No a będzie miał 1 kwietnia 2022 roku. No, ten film gdzieś tam jest już zrobiony i sobie leży na półce. No bo w 2019 były zdjęcia do tego filmu. Także... jak ile czasu od tego minęło i ten film jeszcze nie ma premiery. No i Myversi, czy myślisz, że ten Morbius wyjdzie już tego 1 kwietnia? Mówiąc szczerze, obstawiam, że no kurczę, no może wyjść, ale takie szanse są też znikome, jeśli te zakażenia się podniosą ogólnie we wszystkich krajach jednocześnie. Tak, ale też ostatnio czytałem taką teorię, że Sony nie przesunęło tego filmu z powodu pandemii, tylko z powodu sukcesu No Way Home, gdzie ludzie jeszcze by byli w kinie na No Way Home niektórzy, i o tym filmie się teraz gada, a Morbius tak naprawdę nie byłby aż tak rozpoznawalny przez tą premierę No Way Home, i to przez to można powiedzieć, można to uznać, że przez to Sony przesunęło ten film na kwiecień. Ale jednak sukces No Way Home był bardzo, bardzo spodziewany, tak? No także ze stycznia... Mówiąc, Sony teraz się bardzo dobrze powodzi przez tego No Way Home, bo mówiąc szczerze, rywalizuje z najlepszymi filmami Marvela, na przykład Infinity War, albo może też rywalizować z serią Batmana, Dark Knight. Więc no właśnie. To jest też właśnie, bym powiedział, mocny film. I teraz o tym jest bardzo głośno. I właśnie też jest jakieś ziarenko prawdy właśnie w tym, co powiedziałeś, że no, wszyscy na razie gadają o No Way Home, ale jak wszyscy przestaną gadać, to potem wejdzie, no, Morbius. No właśnie. To jest jakaś szansa. No właśnie. No i ja czekam na tego Morbiusa, bo jak wiemy, ma się pojawić Michael Keaton, znany z roli Vulture'a, między innymi w Homecoming. Także ja jestem bardzo ciekawy, czy Morbius wejdzie do MCU niedługo, czy nie. No ja jestem bardzo ciekawy, jak Jared Leto również odegra tą rolę. No bo wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze i ja czekam na tego Morbiusa. No i w sumie tyle. Chciałbym jeszcze Myversi z tobą omówić, bo też zapomniałem o tym na początku. Jak uważasz ten 2021 rok
Marvela. Czy ten 2021 rok, jeżeli chodzi o seriale i filmy Marvela, był udany? Mówiąc szczerze, zacznę od filmów, No. bo filmy Marvela, czyli pierwszy film, jaki wyszedł, to była Czarna Wdowa. No. Jeśli nie mylę. Tak, to była Czarna Wdowa. No. Wydało mi się strasznym takim niewypałem. Jak oglądając to pierwszy raz, mówię, nawet dobry film, ale po czasie, jak sobie to wszystko ułożyłem w głowie i byłem na tym już drugi raz z tobą i jeszcze z Kamieniem, No. to wszystko się nie kleiło kupy. Więc No. ten film, no nie powiem, lekko zawiódł mnie, ale za pierwszym razem, jak byłem, to mnie nie zawiódł. Nawet się cieszyłem, choć jakieś tam domysły były. No można się Potem było wydaje mi dobrze się. bawić na tym filmie. Tak. Teraz chyba drugi w kolejności był Shang-Chi. No, Shang-Chi był koksem totalnym, nie powiem. No Shang-Chi był Nie dobry. zawiódł mnie. Nie zawiódł mnie. Ale mi się za bardzo kojarzy z takimi typowymi filmami Disneya. Właśnie, ale to dobrze, że mi się tak skojarzyło, bo miałem negatywne odczucia, a potem miałem bardzo dobre odczucia po tym filmie, mówiąc szczerze. Bo myślałem, że ten film będzie Wiem, że słaby. chyba Eternals nie oglądałeś. Eternals oglądałem pół godziny i to Aha. było chyba przedwczoraj, Aha. bo na Eternals chyba pójdę w jeszcze te ferie, jeśli teraz, jeśli będą, co dokończę to oglądanie, bo już wiem, o co chodzi w tych Eternalsach, ale chcę jeszcze dojść do tego, Jakby nie powiem. wygląda to naprawdę jak nie Marvel, jak coś innego. I no i to wyszło. Mamy gdzieś tam ciutkę tego Marvela, bo mamy te czasy teraźniejsze w tych Eternals, ale wszystko wygląda dobrze. Ale ten film nie jest rewelacyjny, nie jest on najlepszy i ma duże, duże, spore problemy, jeżeli chodzi o ten film. Jeszcze do Eternals chciałem powiedzieć. No. Będę chciał w przyszłości może zrobić teorię o tym, czy Thanos miał rację, bo to jest mocno powiązane z filmem Eternals, to jak sobie wszystko to obejrzę i sobie poukładam, to może w przyszłości pojawi się ode mnie film z teorią, czy Thanos miał rację, bo to się ten wątek już pojawi w Hawkeye'u, więc Czekamy. według mnie teoria jest bardzo dobra i sam w tą teorię dość mocno wierzę. Więc No. radzę wyczekiwać. No dobrze. No i oczywiście ostatni film, czyli No Way Home. Znaczy, no dobrze, może nie przejdziemy do No Way Home, ale jeszcze przecież jeszcze Venom był. Venom 2, Carnage. I ten film nie należy do MCU, ale jak wiemy z No Way Home, to że Venom dołączył sobie na chwilkę, Tom Hardy sobie dołączył na chwilkę do MCU i potem znowu znikł, ale ten symbiont został. No i jak byś tutaj oceniał Venoma dwójkę? Czy to był dobry film Sony? Venom 2 no, był lepszy od pierwszej części, to trzeba przyznać. No. Trzeba oddać aktorom, którzy bardzo dobrze zagrali swoje role. No. Chociaż niektórzy tak mi mocno nie uwiedli, ale Tom Hardy spisał się chyba najlepiej. Jak w każdym filmie, na przykład w serii No Batmana, jak Tom. zagrał Bane'a, to No bardzo go tak. podziwiałem. No Tom Hardy, no to jest klasa sama w sobie tutaj. On naprawdę potrafi zagrać, jest dobrym aktorem. I bardzo dobrze, że to na przykład mogło przyciągnąć widzów do tego Venoma. Właśnie to nazwisko, Tom Hardy. No i ten Venom. Miał spore, znaczy nie miał sporych problemów, miał troszkę problemów, które aż tak nie były widać na ekranie, ale miał problemy, ale my tutaj nie będziemy recenzować filmów. No i oczywiście No Way Home w grudniu oczywiście była nasza recenzja. No i No Way Home to jest no już klasa sama sobie, najlepszy film w tym roku, moim zdaniem. Wybieraliśmy jeszcze film roku, no to No Way Home wygrało. Także no, bardzo, bardzo polecam No Way Home. Jeżeli oczywiście nie oglądaliście, ale raczej wątpię, że nie oglądaliście. No a seriale, jeżeli chodzi o seriale na Disney Plus, no to też było ich dosyć sporo, bo zaczęliśmy od stycznia, gdy WandaVision otwierało tą czwartą fazę MCU. Naprawdę był wielki hype na ten serial, bo
MCU wracało po 2 latach tak naprawdę i ludzie czekali na WandaVision i na inne premiery MCU, czy też Marvela. No i jak byś oceniał WandaVision, te całe 9 odcinków? Dobrze, WandaVision to obejrzałem w całości i mówiąc szczerze, jak oglądałem WandaVision, to te pierwsze odcinki tak mi się, no bym powiedział, podobały, ale nie tak mega. Tam pod koniec się już robiło, gdy Quicksilver wrócił. Oczywiście no. czułem to, że mogą ci X-Meni jakoś powrócić, bo skoro z trylogii X-Menów, w sumie nie wiem, czy to była trylogia, bardziej taki... Nie wiem, jak to nazwać, ale jak wrócił już właśnie ten aktor, to już wiedziałem, że ci X-Meni wrócą, chociaż po czasie to już tego tak naprawdę nie widziałem i tak o tym zapomniałem, że ten Quicksilver w ogóle był. No. I tak naprawdę WandaVision daje dobrą ocenę, bo ten końcowy chyba 2 odcinki, taki mocny ogień był, więc... No tak, i ten serial naprawdę trzeba było dać, że był naprawdę niesamowity klimat w tym serialu, gdzie przechodziliśmy z tych lat 50. do tych czasów teraźniejszych i ta cała intryga, która idzie za Wandą, bardzo, bardzo dobrze została rozegrana. I też, jeżeli się oglądało odcinek z tygodnia na tydzień, co piątek, kolejny odcinek, no to naprawdę te teorie, które się pojawiały po każdym odcinku, to było coś niesamowitego. Teoria, że ma się Ultron pojawić, teoria, że ma się pojawić Pietro, Quicksilver z MCU, no, było milion tych teorii. Drugi, wspomnieć o jednej rzeczy, bo po tym całym serialu najbardziej się oberwało postaci właśnie Wandy i wyjmowanie na przykład cytatów Elizabeth Olsen, gdzie ona tam wspomina, że Scarlet Witch jest najpotężniejsza, to mocno to jakby fanów Marvela rozpieczyło i właśnie widziałem na przykład różne spamy na przykład, że każda postać jest lepsza od Wandy i każdy z tego memował, na przykład Ned Leeds. No, ale ja się z tym nie zgadzam. Wanda jest bardzo potężna, jeżeli chodzi tak, jest... ale chodzi o to, że miała hejt potężny. No wiem, postać. No wiem właśnie. I no i troszeczkę to było dziwne. No, więc nie powiem. Oberwało się trochę na jej postaci, a nie aktorów. Drugim serialem był oczywiście Falcon i Zimowy Żołnierz, który no nie jest najlepszym serialem w tym roku. Obejrzałeś go chyba w całości, nie? Falcona i Zimowego Żołnierza. Ja nie będę się wypowiadał, bo tutaj no. Nie powiem. To już. No. Ocena wypadła. No. No ten serial bym porównał go do Hawkeye'a, który również nie był rewelacyjny. No i Falcon po prostu, no. Kogo Falcon interesuje? I Zimowy Żołnierz. Ale no dobrze, no. Falcon, który się stał nowym Kapitanem Ameryką, fajnie. Jest w planach Kapitan Ameryka 4. No i czekamy na więcej po prostu, tak? Także no cóż. Następnym serialem był Loki, który naprawdę, ten serial był świetny. Był świetny i ja uważam go za top 2 MCU na razie, jak na razie tej czwartej fazy, bo... No bo Loki, który miał te motywy multiversum, który się skupiał tak naprawdę na czasie i tak dalej, ten rozłam tych linii czasowych, ty Lokiego oglądałeś w całości? Mówiąc szczerze, o Loki w całości nie oglądałem, ale no, widziałem dość dużo spoilerowych filmików, więc całego serialu nie musiałem oglądać, bo już kilka sekund to mogłem obejrzeć jeden filmik i zrozumieć całą fabułę, więc nie powiem. Jeszcze zamierzam sobie cały obejrzeć, tak przypomnieć sobie, co tam jeszcze było, bo no, kolejne filmy lecą, na przykład już seriale różne, na przykład She-Hulk albo różne, to potem możemy do tego przejść chyba. Albo o serialu, którego wczoraj robiłem omówienie zwiastuna, o tym też będziemy gadać. Także... No cóż, Loki tak naprawdę, Loki to była przyczyna tego, co się wydarzyło w No Way Home między innymi, czy też to, jakie odcinki dostawaliśmy w What If. No właśnie, do What If teraz przejdziemy.
Bo jest to taki serial, który jest kanonem MCU. Jest kanonem MCU. Należą do MCU i jest on w tym multiversum. On nie jest wymyślony, tylko jest to przez ten rozłam multiversum te historie się pojawiły. Czy ten pierwszy sezon What If, bo wiemy, ma się pojawić drugi, czy ten pierwszy sezon What If ci się spodobał? Ja powiem, nie był najgorszy ten What If. Bardzo mi się podobało. Chyba najlepszy odcinek był z Thorem, jeśli się nie mylę. No. Tyle. Taką mam opinię. Bo Thor jest, mówiąc Ale szczerze, moją ulubioną postacią, więc myślę, dlatego. że fajny był również odcinek z zombie i Też. odcinek z Doktorem Strange'em. Również był dobry. No. Odcinek z Doktorem Strange'em miał. Dużo pokazywał tych właśnie kreatur z innych wymiarów, gdzie on tam wchłaniał energię tych, no, potworów, jakby wchłaniał w No. siebie. I on się tam jakby mutował, jego te No. wszystkie części ciała tak inaczej wyglądały. To Więc było fajnie, ciekawe. fajnie. To było ciekawe. Następnym serialem i ostatnim, co dostaliśmy z MCU, jest Hawkeye. Czyli serial z Clintem Bartonem w roli głównej i ze swoją tutaj koleżanką, partnerką Kate Bishop. No i ten serial, podobnie jak Falcon, jest on lepszy niż Falcon, bo widzimy ten klimat świąt. I też na końcu, uwaga, wielki spoiler, oczywiście Kingpin z serialu Daredevil od Netflixa. No i po prostu Kingpin wygrał wszystko, ale na końcu niby ginie, ale no cóż, nie widzimy jego śmierci, a to, czego nie widzimy, nie oznacza, że musi tak być, tak? Także, no to tyle, jeżeli chodzi o produkcję filmów i seriali MCU na 2021 rok. No i naprawdę wypadło bardzo, ale to bardzo dobrze. Po tych 2 latach bez MCU w końcu doczekaliśmy się wielu, wielu produkcji. No to przejdźmy teraz do tego 2022 roku, bo następnym filmem będzie oczywiście film MCU, który dostaliśmy, teaser. Teaser dostaliśmy w scenie po napisach No Way Home. No i ten teaser już również wyszedł na YouTubie niedawno, w grudniu. Oczywiście Doctor Strange w Multiversum Obłędu, tak to się nazywa ten polski tytuł. No i czy ty, Collins, my wersji, przepraszam, my wersji, czekasz na Doktora Strange'a? No, rozwinięcie multiversum i ukaranie jakby doktora Strange'a za to, co zrobił, pomimo tego, że on nie wiedział już wtedy, co zrobił. No, bo No. wiadomo, tam było pokazane. Dlatego doktor Strange szukał właśnie pomocy też od takiego równego sobie czarodzieja, więc podszedł do Wandy. I przygody tej dwójki będą dość ciekawe, bo tego, co słyszałem, ten film będzie tragiczny. Nie tragiczny pod takim względem, że będzie tragiczną recenzją, ale że historia Będzie będzie on. taka Historia się skończy źle, smutna. ponoć, dla doktora Strange'a. Właśnie, o to mi chodzi, że taka tragedia nastąpi w tym filmie. Ale najlepsze Więc. jest to, że dostajemy codziennie newsy, że ma się pojawić postać z tego filmu. Ma być ponad 60 cameo z różnych filmów. No. Jestem ciekawy, jak to pokażą, bo dostaliśmy teorię, że ma się pojawić Ghost Rider Nicolasa Cage'a, Wolverine Hugh Jackmana, Profesor X z X-Menów, no i te dwa warianty Doktora Strange'a, czyli Strange Supreme i Defender Strange. No i ja czekam i też czekam na teorię, że ma pojawić się Loki. Loki oczywiście. No, ten Loki z serialu Loki. No i ja czekam na Doktora Strange'a. Dwa, najbardziej czekam w tym roku. No bo będzie to, no, podobny film do No Way Home, jeżeli chodzi o skalę. No może nie aż taki, ale ale również będzie on bardzo dobrze wyglądał, bo jeżeli chodzi o właśnie ten aspekt, no to wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No i my wersji, co byś chciał, żeby kto się pojawił w Doktorze Strange'u 2? Dobrze, zaczniemy od X-Menów. Bardziej bym chciał, żeby profesor Xavier pojawił, no bo najbardziej by tam pasował, tak mi się wydaje, ze wszystkich X-Menów.
Potem wydaje mi się, że ci wrogowie Spidermana, którzy nie doszli właśnie w No Way Home, bo bardzo bym chciał zobaczyć na przykład Kravena albo Rhino. Rhino najbardziej czekałem właśnie. Też bym chciał zobaczyć kilka innych postaci. Właśnie będzie pewnie Peter Parker, mi się zgaduje. Toma Hollanda. No, ma być Tobeya Maguire'a, z tego co słyszeliśmy. Ale Toma Hollanda czy Andrew Garfielda, na razie nie jest to potwierdzone. No ja bym nawet się nie zaskoczył, jakby tam, no bym powiedział, bym się nie zaskoczył, jakbym tam w obsadzie widział Toma Hollanda, więc no. Liczę na tych kilku bohaterów i złoczyńców, jeszcze liczę na jakieś postaci takie turboboskie, jak na przykład Living Tribunal albo Galactus, bym chciał też zobaczyć. No. I tych kilku Celestiali też bym chciał zobaczyć, bo oni jak też wiemy, mogą tam ukarać jak wszędzie. Wiemy również, ma się pojawić Fantastyczna Czwórka. Fantastyczna Czwórka i ta nowa Fantastyczna Czwórka, na przykład grany przez Johna Krasińskiego, Pan Fantastyczny, i czy też grana Pani Fantastyczna przez Emily Blunt. Też dostaliśmy takie newsy, że mają się pojawić. Nie wiem, na ile to będzie potwierdzone to wszystko, ale jak wiemy, na pewno pojawi się America Chavez, którą widzieliśmy na zwiastunach. America Chavez, która w komiksach potrafiła podróżować przez multiversum, potrafiła czarować portale, jak Ned na przykład w Spider-Manie. No tylko, że no tutaj będzie ona tak naprawdę te portale przez różne wieloświaty czarować. Dobrze, także to tyle o tym Doktorze Strange'u dwójce. No ja bardzo na niego czekam. Jest hype. Następnym filmem będzie oczywiście film, który wychodzi 8 lipca 2022. Film, na który również czekam po Doktorze Strange'u, czyli Thor Love and Thunder. Czwarta część Thora. Chris Hemsworth powraca do swojej roli. Oczywiście Thor, oczywiście w reżyserii Taiki Waititiego, jak to było z Thorem Ragnarok. No i czy ty, Colin, czekasz na Thor Love and Thunder i co byś chciał zobaczyć? Dobrze, ja już tutaj zacznę, bo to jest Thor, to jest moja ulubiona postać, jak już wcześniej wspominałem, więc najbardziej wyczekiwany film tego roku przeze mnie. I oczekuję tutaj na przykład różnych postaci z mitologii greckiej, czyli Zeus, bo był właśnie wspomniany, Zeus, że będzie. Zeus jest potwierdzony i ma go grać Russell Crowe. Właśnie, będzie Zeus, liczę też na Aresa, że będzie potyczka z Thorem, między Aresem a Thorem, też bym chciał to zobaczyć. No wiemy, że pojawi się Gor na pewno, grany przez Christiana Bale. Pojawi. Liczę też na zmianę sylwetki Thora, no nie powiem. Nie chciałbym tak przez kilka filmów takiego Thora oglądać, ale on strasznie przypominał w tym Endgame mitologicznego Thora, który jest tam opisywany jako taki tłusty, gruby, okrutny. Ale więc w Love and Thunder ma wszystko wrócić do normy. No, do normy. Do normy. Chciałbym też zobaczyć, no, dodanie tego Stormbreakera mi się tak nie podobało, bo Thor mi się zwykle z Mjolnirem kojarzył. Więc tak mi tak się ledwo podobało, ale jak zobaczyłem to combo tych dwóch broni, to już mi się, jak zobaczyłem, że był powrót Mjolnira, to powiem szczerze, że no się cieszyłem, bo wtedy ten Thor mi się nie wydawał takim Thorem, więc liczę właśnie na jakieś kilka fajnych potyczek, będzie pewnie jeszcze kobieta Thor, więc też będzie fajnie oglądać. Natalie Portman powraca. No, Natalie Portman, więc no liczę na ten film i liczę na to, że mnie nie zawiedzie. No, także to tyle o Thorze Ragnaroku, nie będziemy jakoś długo przedłużać, bo na razie mamy długo film, ale no, cóż. Następnym filmem będzie film, który nie należy do MCU, ale jest to film Sony również, czyli druga część Spider-Man Across the Spider-Verse, czyli animacja, kontynuacja Spider-Mana Into the Spider-Verse z 2018 roku. Animacja, która zdobyła Oscara za najlepszą animację. I czy powtórzy ta druga część, no, wersji, jak myślisz? Czy ta druga część również będzie dobra, czy może nawet jeszcze lepsza? Ja się tu już wypowiadać nie będę, zostawię sobie opinię właśnie. No, dobrze. No to mi się wydaje, że oni zrobią naprawdę to o większą skalę i będą podróżować przez ten wieloświat,
przez to multiversum mamy zobaczyć Spidermana 2099 jako wroga. Ja jestem ciekawy jak to zrobią w tej drugiej części, bo pierwsza była naprawdę świetna, jeżeli chodzi o takie koncepty. I pokazywała to, można powiedzieć, nawet lepiej. Ty też to wspominałeś na recenzji No Way Home, że Spider-Man Uniwersum pokazywał to multiversum lepiej niż w No Way Home na przykład. No ja się też z tym zgodzę, bo lepiej nam to zostało wszystko pokazane, a tam tak normalnie. A tutaj jest takim wielkim pierdolnięciem. Także Spider-Man Into the Spider-Verse 2, premiera 22 października 2022 roku. Także już za 10 miesięcy. Tylko za 10 miesięcy, dobrze. Przejdźmy teraz do następnego filmu, ostatniego już filmu w tym roku Marvela. Jest to oczywiście hołd dla Chadwicka Bosemana, który zmarł w 2020. Jest to oczywiście Black Panther Wakanda Forever, druga część Czarnej Pantery, która wychodzi 11 listopada 2022 roku. I jak myślisz, my wersji, co mogą zrobić, jeżeli nie ma Chadwicka Bosemana jako Czarnej Pantery? No mówiąc szczerze, mogli już dać tego dublera, żeby to tak nie męczyć buły i nie zamyślać się w głównym biurze MCU, bo jednak utrata Chadwicka Bosemana była taką potężną stratą, nie powiem. Mnie też to zabolało, tak samo jak utrata Stana Lee. Bolało, bo potem już nie wiedziano, nikt nie wiedział, co się dzieje, potem się stanie z tym filmem, tylko tak mocno obsuwali. No bo strata takiego aktora, takiego kluczowego bym powiedział, w oryginalnych Avengersach, w sumie nie w oryginalnych, ale ogólnie w Avengersach, jeden z takich głównych postaci, on jest w komiksach ogólnie, gra dużą rolę w wielu wydarzeniach, więc boli, nie powiem, już mogli dać się go dublera, żeby już jeszcze, tak... Jeszcze ta cała afera wokół tego filmu, bo zdjęcia się zaczęły w 2021, jakoś chyba w lipcu, i przez kontuzję i przez to, co wypisywała na Twitterze Letitia Wright, czyli aktorka, która gra Shuri, przez to musieli opóźnić zdjęcia i dopiero ruszyli jakoś tydzień temu z dokrętkami, ale z kolejnymi zdjęciami. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten Black Panther został przesunięty na 2023, na początek 2023. I w to miejsce wrzucić Kapitan Marvel 2, czyli The Marvels, bo jak wiemy, Kapitan Marvel 2 jest już skończony, postprodukcja tak naprawdę już jest prawie skończona, zdjęcia już się skończyły i ten film na spokojnie mógłby sobie wlecieć tam na listopad. No i ja bym się nie zdziwił, gdyby tak było, nie? I przez to też, co Shuri wypisywała, co aktorka, która gra Shuri, wypisywała na Twitterze, to mają zmienić scenariusz. Jak wiemy, w filmie ma się pojawić Ironheart. O niej będzie również serial na Disney+. Czyli taka zastępczyni Ironmana. Ale przejdźmy teraz do Shuri, Ryan Coogler zmienił tutaj scenariusz. Ponieważ Shuri miała zostać nową Czarną Panterą, ale przez to, co aktorka wypisywała na Twitterze, ma to się zmienić i ma M'Baku zostać nową Czarną Panterą. Nie wiem, my wersji, jak ty to widzisz, czy Shuri, czy M'Baku powinni zostać Czarną Panterą? Mi się wydaje, że M'Baku, bo Shuri powinna być Shuri, ona tam w komiksach tylko zastępowała Czarną Panterę, a nie na stałe, więc nie pasowałoby mi to, jedynie takie oddanie hołdu by mi się podobało, jakby na początku był jakiś pogrzeb czy coś, albo po prostu zapomnięcie, albo wciągnięcie przez multiversum Chadwicka, już by mogli zrobić tego komputerowo Chadwicka, tylko na przykład w multiversum wciągnąć gdzieś i po prostu żeby M'Baku został.
No. Takie bezpowrotne przejście do multiversum, jakby Chadwick zrobił, to już by było nawet dobrze. No. Także czekamy na Czarną Panterę 2 Wakanda Forever już 11 listopada 2022. I teraz możemy przejść do seriali. Do seriali. No i co się nam okazuje? Pierwszym serialem MCU na Disney Plus będzie 30 marca 2022 roku Moon Knight, który wczoraj wyszedł zwiastun. To omówienie zwiastuna już rzuciłem na kanał wczoraj, także proszę, można zajrzeć. Moon Knight opowiada o księżycowym rycerzu, jak to mówi sama nazwa, Marku Spectorze, który ma halucynacje i no jest taki pojebany po prostu. I czy ty w wersji tutaj czekasz na tego Moon Knighta, bo ten Moon Knight naprawdę się świetnie może zapowiadać. No ja powiem, czekam, bo sam wygląd mi się nawet nie bardzo, ale podoba Moon Knighta. I liczę na to, że będzie jakiś skład właśnie tych postaci, bo tam z tego co słyszałem, postać grana przez Oscara Isaaca, no, pracowała w muzeum, w Eternals też się pojawiło to muzeum, dużo i tam no, mogą stworzyć jakąś drużynę, tak samo jak byli ci Defendersi, więc no, mogą jakąś małą grupkę superbohaterów zrobić. Więc no właśnie. Jest jakaś szansa, jest jakaś przepustka. Ale też samo nazwisko Oscar Isaac tutaj pokazuje, że ten serial będzie dobry, no bo Oscar Isaac jest dobrym aktorem, nie patrzę, jakby nie patrzeć. Ostatnio widzieliśmy w Dune na przykład, gdzie no bardzo dobrze odgrywał swoje role, na przykład również w najnowszej trylogii Star Wars. No dobrze. To chyba tyle o Moon Knightie, czekamy na kolejne zwiastuny i premiera już 30 marca 2022 roku. Kolejnym serialem będzie She-Hulk. Dostaliśmy tylko taki mini teaserek, bardzo mini teaserek z kilku scen. She-Hulk premierę ma mieć w maju 2022, z tego co słyszymy z przecieków. I ja bardzo czekam na She-Hulk, A czy ty my wersji czekasz na She-Hulk? No to jest najbardziej przeze mnie wyczekiwany serial tego roku. Potem jest The Marvels. Więc no myślę, że tutaj pojawi się właśnie ta postać, o której już chyba myślę, że się dowiedziałeś, że będzie, czyli Daredevil. No. Więc liczę na to, że się pojawi. I no właśnie, Matt Murdock ma się pojawić. Między She-Hulk a Daredevilem. Chcę właśnie taki mini pojedynek, takie starcie, wiesz. Starcie prawników. Nie to, że starcie prawników, ale taka, wiesz, potyczka, nie? No. Bo no, Daredevil, no nie powiem, jego design właśnie przypomina takiego Zwola, bym powiedział. Więc She-Hulk może go zaatakować. No. Może go uznać za przeciwnika, więc może będzie jakiś taki pojedynek. I oczywiście pojawi się Mark Ruffalo jako Hulk. No i też widzieliśmy na tych teaserkach, że będzie profesorem Hulkiem, ale czasem też będzie tylko Bruce'em Bannerem. I co też widzieliśmy na przykład w scenie po napisach Shang-Chi'ego, gdzie był właśnie Banner i już nie był profesorem Hulkiem, tylko był zwykłym Bannerem. Nie wiem, czy Banner wynalazł jakąś recepturę na to, dlaczego on po prostu będzie takim zwykłym Bruce'em Bannerem i czasem będzie profesorem Hulkiem. No jestem bardzo ciekawy, jak to zostanie pokazane w tym serialu. I oczywiście możemy zapomnieć o Timie Rothie, który powraca jako Abomination z roli z Incredible Hulk. Zostaliśmy na tym Investor Day, że ma się właśnie Tim Roth pojawić jako Abomination. I czy on będzie wrogiem? Nie wiem, bo jak wiemy, w Shang-Chi był Abomination i on, można powiedzieć, był dobry, nie? Był dobry. I jestem ciekawy, czy będzie pomagać tutaj She-Hulk i Hulkowi. No, jestem ciekawy, jak to zostanie rozwiązane. Także She-Hulk już w maju 2022 wychodzi. Kolejnym serialem będzie już latem 2022. Czyli Miss Marvel, a dokładnie Miss Marvel mamy mieć w sierpniu lub we wrześniu 2022.
Miss Marvel, na którą ja najmniej czekam, a niektórzy czekają bardzo na tą Miss Marvel. Ale czy ty w wersji czekasz na Miss Marvel? No, już to wcześniej wspomniałem, że czekam, bo pojawi... Niby ma się pojawić Carol Danvers, ale no tak, liczę na to. Więc, że się pojawią te kilka tych ważnych postaci. Zobaczyć, jak Miss Marvel się właśnie okaże. Origin story. O, właśnie, chcę zobaczyć, jak będzie jej origin story wyglądać. Czy będzie tak samo, jak no, nie wypalę roku. Czy będzie to inne origin story. Więc... No. Ale nie powiem. Ostateczna walka nawet mi się podobała w nie wypalę roku. No. Marvel no. Nie wypał roku. No. Także, jak wiem, Miss Marvel ma się pojawić w Kapitan Marvel 2, obok Moniki Rambeau i Carol Danvers. No i nie zdziwiłbym się właśnie, jakby Carol Danvers się pojawiła w tym serialu. No, ale zobaczymy. Następnym serialem będzie drugi sezon What If. Drugi sezon What If. No i ma to być taka kontynuacja odcinków z pierwszego sezonu, gdzie na przykład na końcu tam jakiegoś któregoś odcinka była Kapitan Marvel, chyba na końcu trzeciego. No i to ma być kontynuacja na przykład, no i również ma być 9 odcinków. No, czy ty w wersji czekasz na drugi sezon What If? Nie wiem, jakoś mówiąc szczerze, nie jestem jakoś mocno teraz tym zainteresowany. No. Więc... No bo tak, ten pierwszy sezon był taki, może być, ale no ten drugi, tak, nie mam jakiegoś też hype'u na niego. Ale nie mamy jeszcze daty premiery potwierdzonej. No ale zobaczymy jak to wyjdzie z tym drugim sezonem. Następnym serialem będzie serial animowany I Am Groot, czyli serial o Groocie. Serial animowany o Groocie, który będzie bardziej skierowany dla takiej młodszej widowni, no ale też pewnie będzie miał ostrą, mocną dawkę humoru, jak to widzieliśmy w filmach Jamesa Gunna, na przykład Strażnika Galaktyki. No i nie wiem co myśleć o I Am Groot, ale czy w wersji czekasz na serial o Groocie? No, jeśli tam będzie takie podlewanie drzewek albo sadzenie kwiatków, to może się zainteresuję, bo może wreszcie coś zacznę robić z życiem i zostanę ogrodnikiem. Zachoduję gadające drzewka. No to by było ciekawe. No ale I Am Groot. Zobaczymy. Czekamy na jakiś trailer, jak to będzie wyglądać. No i co? I ostatnim już serialem, który pojawi się w 2022 roku i pojawi się on, z tego co słyszeliśmy, przed Black Panther Wakanda Forever, jest Secret Invasion. Sekretna inwazja, z Samuelem L. Jacksonem w roli głównej jako Nick Fury i Benem Mendelsohnem jako Talos, Skrull. No ja czekam na Secret Invasion. Bardzo, bardzo czekam. Bo jak widzieliśmy w komiksach, Secret Invasion jest naprawdę świetne i można powiedzieć, że prezentuje się to jak Avengers 5. Ale zobaczymy, jak to przeniosą na serial, bo wiemy, że Nick Fury, z tego co wiemy ze sceny po napisach Far From Home, Nick Fury jest w kosmosie, no i ze Skrullami. No i jestem ciekaw jak to się rozwiąże. I czy ty w wersji czekasz na Secret Invasion? Ja tu ci się dałem wypowiedzieć, ja tu nie będę się wypowiadał. Najwyżej później o tym wspomnę, bo teraz na razie nie wiem co powiedzieć w tej sytuacji. Okej. To już nie mam na razie zbudowanej opinii. Okej. No spoko, ja bardzo czekam, no i co? Zobaczymy jak to wyjdzie. Secret Invasion. No i to tyle, jeżeli chodzi o Marvela w 2022 roku. Jest tych produkcji mega, mega sporo. I jak w wersji tutaj oceniasz? Czy MCU, Marvel ma szansę tutaj... Czy będzie ten harmonogram, ta filmografia, serialografia
bardzo jest, czy jest bardzo dobra na ten 2022 rok, czy jest lepsza niż 2021? Od 2021 myślę, że nie liczę znowu, jak on będzie dobra. Jeśli no. Filmy typu, właśnie, jak to były wcześniej wspomniane, jako pierwszy, Doctor Strange i Thor, no. Jeśli one nie zawiodą, no to powiem szczerze, że mogą konkurować z jednym filmem DC, ale to później do tego dojdziemy, jaki to jest film. A raczej wszyscy się już domyślałem, jaki. No właśnie teraz o tym filmie, bo teraz zaczynamy o DC. Jeżeli chodzi o DC w 2021 roku, to nie mieliśmy aż tak dużo tego, bo dostaliśmy Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera. Dostaliśmy świetny Suicide Squad Jamesa Gunna. No i to chyba tyle, co dostaliśmy z DC w 2022. 2021, przepraszam. No i teraz 2022, który zapowiada się o niebo lepiej. Także zacznijmy od pierwszej produkcji DC, czyli produkcja, która wychodzi już za niecałe dwa miesiące, czyli 4 marca wychodzi Batman. Produkcja, która zapowiada się świetnie z Robertem Pattinsonem. Kiedy usłyszeliśmy o tym Batmanie, że ma się pojawić, był mega hype na niego, jest mega hype na niego i naprawdę, mamy zobaczyć Pingwina, mamy zobaczyć Catwoman, no, ja czekam na Batmana, a czy ty w wersji czekasz? Ja zamierzam przejść właśnie na tego Batmana, nie powiem. Interesujący film. Myślę, że mógłby konkurować z tą serią Dark Knight, ale czy dałoby pokonać całą serię, całą trylogię, te pozostałe dwa filmy, jeśli będą? Pewnie będą, bo no, należy się Batmanowi, nie powiem. No. Bo chyba z Benem Affleckiem chyba nie było trylogii. Nie było, bo ja jakoś w DC nie siedzę, więc... No nie, ale... nie było. Nic no. Nie było z Benem Affleckiem. W sensie był tylko ten no. Batman i Superman. No. To tak to, no, nie powiem. Będę chciał pójść na tego Batmana i to raczej... I może no. Jeszcze na przyszły film, czyli Aquaman, który będzie. I to tyle. Do tego też przyjdzie. Także... W DC mi interesuje. No oczywiście recenzja pojawi się z Batmana. Potężna recenzja. No, także... No cóż, Batman czekamy już 4 marca 2022. A następnym filmem będzie animacja, którą nie wiem, czy obejrzę, ale może się przejdę na to do kina. Może zrobię też dla was recenzję. Jest to DC League of Super Pets. Jakby tutaj mamy zwierzaki, które są bohaterami DC. Jakby to mi się coś tutaj nie klei i że to będzie takie bekowe, strasznie bekowe. No ale no jest to animacja, która może być ciekawa, bo mamy Dwayna Johnsona, który podkłada głos pod głównego bohatera. No czekam, ale tak jak mówię, to będzie coś bekowego pewnie. To ja będzie o tym coś. No. Dowiedziałem się naprawdę wczoraj, nie? Więc no. Także no. Tak naprawdę nie. Ale obsada jest tutaj naprawdę świetna. I 20 maja już dostaniemy ten film. Czyli no. Już niedługo. Już niedługo tak naprawdę. Do maja jeszcze trochę zostało. Także, no cóż, czekamy na DC Super Pets. No dobrze. Następnym filmem będzie film DCEU tym razem. Czyli Black Adam. W roli głównej Dwayna Johnsona jako Black Adama. No i ja czekam, bo jest to taki potężny bóg, który może konkurować z samym Supermanem nawet. No i czekam na tego. Nie będziemy tutaj się jakoś dużo tutaj rozpowiadać o tym Black Adamie. No bo nic w sumie nie dostaliśmy, taki mini tylko teaserek, a premierę będziemy mieli dopiero 27 lipca 2022. No i czekam, no sam Dwayne Johnson tutaj mnie
chcę to oglądać, bo jest Dwayne Johnson. Po prostu. Dwayne The Rock Johnson. Także... No cóż, a czy ty w wersji czekasz na Black Adama? Czy słyszałeś o Black Adamie? Właśnie, Black Adam, właśnie, to mnie też interesuje. Zapomniałem, że taki coś w ogóle powstanie. Ostatnio o czymś gadałem, właśnie o tym gadałem ostatnio. No. No pamięć, no nie powiem, nie dopisuję, ale czekam właśnie, bo bym chciał zobaczyć The Rocka w roli właśnie Black Adama. I myślę, że on będzie mógł właśnie konkurować z Justice League, bo oni mają dość potężny skład. No, Superman i Flash, tylko są mocni, a pozostali to takie drewniaki, obstawa. A tak, no to chciałbym zobaczyć, jak on walczy właśnie z tą Ligą Sprawiedliwości, no bo miałby się film kolejny i teraz po wykruszeniu się trochę obsady, no bo tam nie powiem, Cyborg na przykład został wywalony, aktor grający Cyborga, został wywalony, więc oni się już tu kruszą powoli, ta Liga Sprawiedliwości i wątpię, że oni tak wystąpią właśnie te różne postacie. No właśnie. A już miała być ta walka z Darkseidem, walką o wszechświaty. No właśnie. No tutaj też, z tego co słyszeliśmy, Flash, najnowszy Flash, o którym też będziemy gadać, ma wymazać filmy Zacka Snydera, co też będzie ciekawe. Ma wymazać całą historię filmów Zacka Snydera z DCEU, co będzie też troszeczkę ciekawe, tak? No bo jak oni to podejdą do tego, bo całe DCEU jest tak naprawdę w rozsypce. Warner nie wie tak naprawdę od czego zacząć. No ja bym stawiał na takie filmy typu Batman, nie robił z tego jakiejś takiej dużej historii. No bo Batman może stać się wielkim, wielkim wypałem. Wypałem. Także, no cóż, Black Adam, 27 lipca 2022. Czekam. Następnym filmem już, przedostatnim w tym tutaj roku, przedostatnim w tym roku, będzie film Flash. Flash, o którym wspominaliśmy przed chwilą. Ezra Miller wraca do swojej roli jako Flash. No i... będzie ciekawie, bo ma to być takie multiversum, z tego co słyszeliśmy. Ma to podcinać się pod multiversum w DCEU. Mamy zobaczyć Batmana Michaela Keatona. Michael Keaton grał Batmana ostatni raz w 89 roku, także 30 lat temu, i bardzo jestem ciekaw, jak oni to zrobią z tym Michaelem Keatonem. Ma również pojawić się Ben Affleck jako Batman, ten nasz Batman z DCEU. No i Supergirl, przepraszam. Ma być Supergirl. Ja czekam po prostu. Bardzo, bardzo czekam na tego Flasha, bo będzie to coś nowego i może nawet konkurować z różnymi filmami MCU w przyszłym roku. Także Flash, czy ty w wersji czekasz na Flasha? Mówiąc, jakoś losy DC mnie nie interesują, więc tak, DC mnie tak ostatnimi czasy po serii Mrocznego Rycerza, Batmana, to już tak nie kręciło z tym DC tak naprawdę, oglądanie tych wszystkich filmów. Tutaj, więc to było średnie. No, to już mnie dalej to wszystko tak naprawdę, mówiąc szczerze, nie obchodzi, a tak to na kilka pojedynczych filmów poszedł, więc nie wiem, te filmy mogą mnie zawodzić, ale mnie jakoś to też mocno nie interesuje. Mógłbym sobie pójść, jak będzie w mieście, to podejdę raz pod jakiś film, nie wiem, na przykład na Flasha, to obejrzę, no i będę miał takie uczucie, jakie uczucia. No nie będę znał fabuły, tylko sobie pójdę, żeby się obejrzeć sobie. No właśnie. Tyle. No dobrze, to tyle o Flashu. Następnym filmem będzie już w grudniu film ostatni. Przedostatni, przepraszam, w tym roku z DC. Można powiedzieć, że ostatni, bo ta Batgirl, którą dostaniemy, no to może być tak na przełomie 2022-2023 roku. No dobrze. Także Jason Momoa powraca do roli Aquamana.
w drugiej części Aquamana, która ma nazwę The Lost Kingdom, Zaginione Królestwo. No i w wersji ty czekasz chyba na Aquamana. Dwójkę. No, Aquaman jedynka mi się bardzo spodobał, więc czekam, bo chciałbym to sobie obejrzeć i Aquaman chyba będzie miał własną trylogię. Do końca będzie leciał, bo skoro już jest drugi film, to raczej do końca już będzie leciał ze swoją trylogią, więc chciałbym to jeszcze obejrzeć, bo samo Origin Artura mi się podobało. Fajnie się to oglądało jeszcze Jason. Jason Momoa. Tak, pięknie zagrał. Po prostu, no to jest też świetne. No i... Żarty były wymierzone właśnie. No. W dobrych momentach, gdy tego było potrzeba, a w momentach, gdzie tego nie było, to właśnie się to podobało, bo ten film właśnie był taki wyważony i twórca wiedział, co robi. No. Też ma powrócić Black Manta. Też ma powrócić Black Manta jako Yahya Abdul-Mateen II, chyba się ten aktor nazywał. Ma powrócić jako Black Manta. Ostatnio go widzieliśmy jako Morfeusz w Matrixie Zmartwychwstania. No dobrze. Dobrze, czekamy na Aquamana. Dwójkę. Zdjęcia już się pojawiają. Zdjęcia już już są kończone. Już niedługo zacznie się postprodukcja. No i w grudniu ten film wychodzi. No i raczej wyjdzie. Raczej wyjdzie, jeżeli nie zamkną kin. Ale myślę, że nie. No dobrze. Aquaman The Lost Kingdom. No i ostatnim tym razem przejdźmy do seriali. Jest to tylko jeden serial, który teraz trwa. Serial DCEU, czyli Peacemaker. Peacemaker, który... w czwartek wyszły trzy pierwsze odcinki. Jest to oczywiście spin-off Legionu Samobójców, tego Jamesa Gunna. No i reżyseruje to również James Gunn. I ten serial jest po prostu niesamowity, bo mamy w nim ten głupi humor. Ale jest on dobry, jest on świetny i bardzo dobrze się go ogląda po prostu. Bardzo dobrze się go ogląda na HBO Max i John Cena w roli Peacemakera bardzo dobrze odegrał swoją rolę. No śmieszny jest ten serial po prostu, śmieszny i też może pojawi się recenzja tych pierwszych trzech odcinków, ale nie wiem. Jutro czwarty będzie na HBO Max. No ale jestem ciekaw jak oni podejdą dalej do tego Peacemakera, bo te pierwsze trzy odcinki były dobre, były fajne. No i cóż. No i to chyba tyle, ale też fajne były easter eggi w tym Peacemakerze, bo na przykład był wspominany Aquaman. Czy też Batman i było to fajne. No i na Peacemakera następne odcinki czekamy, będzie ich 8. No dobrze. Czyli to tyle, jeżeli chodzi o DC. No i co? Możemy przejść teraz do następnej, ostatniej franczyzy, czyli Star Wars. No cóż. Jeżeli chodzi o Star Wars w 2021 roku, to było naprawdę grubo, bo dostaliśmy Star Wars The Bad Batch. Ten serial akurat tak mi nie... No do gustu mnie tak... No po prostu, był średni. Był niezły, ale miał momenty, które... Miał odcinki, które są w ogóle niepotrzebne, te 16 odcinków. No i jakbyś oceniał tutaj w wersji... Cały rok 2021, jeżeli chodzi o Star Wars. Mówiąc szczerze, Bad Batch mi się podobało, więc no nie, o Bad Batch mam dobrą opinię, tak lepszą wydaje mi się od ciebie, bo mnie ciągnęło bardzo, bym powiedział. Chociaż no niektóre odcinki to były takie męczybułek, takie zapychacze, ale tak to no, nie miałem nic przeciwko, ten koniec albo... Jakby więcej postaci takich lepszych się pojawiło oprócz Rexa, no. To by bardzo mi się właśnie podobało. To pojawienie się Ahsoki albo nawet Dartha Vadera, to już by łeb rozwaliło. No. Więc kilku postaci tam brakowało. I to chyba tyle. Nie, dostaliśmy jeszcze Star Wars Visions, czyli tą animację taką, anime Star Wars. Ja tego nie oglądałem w ogóle. Nie chciało mi się tego oglądać tak naprawdę. Ty chyba też tego nie oglądałeś, z tego co wiem. No
O nie, bo nie lubię anime. No właśnie. Ja też. Także no. No cóż. Dlatego nie oglądaliście Star Wars Visions. A wiem, że jest. Wiem, że jest. Może kiedyś obejrzę, ale. Ale nie wiem. Musicie mnie przekonać. Musicie mnie przekonać, żebym to obejrzał. No i to tyle, jeżeli chodzi o Star Wars w 2021 roku. No a teraz czas na seriale, bo mamy tylko, wiadomo, seriale Star Wars. Filmy, no to nie wychodzą po Skywalker odrodzenie. No, także. No, ale też śmieszne jest to w tym, że wszystkie seriale, które teraz wychodzą w Star Wars, są lepsze niż Skywalker odrodzenie. I to jest prawda, bo nie wiem, Colin Myversi, ty też tak chyba myślisz, że te seriale, które teraz wychodzą live action, czy te animowane, są lepsze od Skywalker odrodzenie, czy też od tej nowej trylogii Star Wars. Ja nie będę mówił. To nowa trylogia tych Star Warsów to była porażka totalna. No niestety. No. Myślę, że Kylo Ren to chyba najlepiej zagrał, pomimo tego, że dostawał w dupę co chwilę, to zagrał najlepiej. A teraz te seriale właśnie The Mandalorian, no to lecą po prostu nie wowie. Boba Fett to jeszcze nie obejrzałem, bo czekam aż będą wszystkie odcinki, to wtedy sobie wszystko obejrzę. Więc tutaj ja tak w sumie z każdym serialem robię, że jak wyjdzie wszystko, no to po prostu oglądam. A tak to po prostu czasami nie mam czasu. A tak to właśnie z Boba Fettem będę chciał zrobić, że jak wszystko wyjdzie, to sobie dopiero wszystko obejrzę. Okej. No dobra. No to przejdźmy teraz na 2022 rok. Oczywiście The Book of Boba Fett, który teraz trwa. Zostały nam jeszcze 3 odcinki. 5, 6 i 7. No i przez te 4 odcinki są recenzje na kanale oczywiście. Dzisiaj wrzuciłem recenzję 4 odcinka, bo dzisiaj wyszedł ten 4. Naprawdę ten The Book of Boba Fett jest takim trzecim sezonem Mandalorianina, ale widać ten vibe, Jon Favreau również to wszystko reżyseruje. No i muszę wam powiedzieć, że ten serial jest słabszy niż Mandalorian, ale trzyma poziom. Trzyma bardzo wysoki poziom i też ta muzyka Ludwiga Goransona, która gra. Na przykład w dzisiejszym odcinku mieliśmy troszeczkę klimatu Mandalorianina. Jest dużo teorii, że ma się pojawić Din Djarin, czyli tytułowy Mandalorianin ze serialu. No i czy to jest prawda, czy Pedro Pascal wróci, bo no wiemy, że wróci w trzecim sezonie Mandalorianina, ale czy tutaj powróci? Jestem bardzo ciekawy i ten The Book of Boba Fett prezentuje się fajnie i co zobaczymy przez te ostatnie 3 odcinki, nie wiem, jestem bardzo ciekawy i podoba mi się to, jak ta historia Boby Fetta została rozrysowana, no bo to się prezentuje bardzo, bardzo dobrze. Także, no cóż, The Book of Boba Fett. Następnym serialem będzie oczywiście serial, no na który chyba czekamy obaj. No czekamy po prostu obaj na ten serial i będzie to najbardziej chyba wyczekiwany serial ze wszystkich franczyz DC, Marvel, Star Wars, czyli Obi-Wan Kenobi. No, my wersji, co tutaj możesz opowiedzieć o Obi-Wanie Kenobim? Strasznie dużo rzeczy mogę opowiedzieć. No, postaci, które wracają, będą właśnie takim robakiem potężnym, na przykład Darth Vader, na którego najbardziej liczę, no bo moja ulubiona postać z całego uniwersum wróci wreszcie, będę mógł ją oglądać, teraz to będę. O tym też wspomniałem wcześniej, że oglądam, jak wszystkie odcinki wyjdą, to teraz będę oglądał, jak wyjdzie Obi-Wan Kenobi, będę oglądał wszystko. Bo Boba Fett jakoś mnie też nie interesuje, więc obejrzę wszystko, jak wszystko wyjdzie, a tak to z Obi-Wanem, jak będzie, to od razu wszystko oglądam, od deski do deski. Bo chcę zobaczyć te postacie. Oczywiście będą recenzje na kanale Obi-Wana, to na pewno. I ja czekam, ma być 6 odcinków, czy tam 5 nawet, nie pamiętam już, ale ponoć jeden odcinek ma trwać godzinę 15 minut, także jestem ciekawy, jak to zrobią. Czekamy na jakiś pierwszy teaser, trailer, bo ma się pojawić ten serial już w pierwszej połowie 2022 roku. Długością podobny ten odcinek będzie do Bad Batch, nie? Pierwszego odcinka.
Tam no. Było chyba godzina 30 no. chyba. Także no, ja czekam na Haydena Christensena między innymi jako Darth Vader. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Następnym serialem będzie Andor. Andor, na którego mało, mało czekam, bo jest to spin-off Łotra 1. I czy ty w wersji czekasz na Andora? No, to dla mnie postać to jest w ogóle z jakiegoś kosmosu wzięta no. tak naprawdę. No nikt, nie wiem czy ktoś ją lubi w ogóle. Taka, nie wiem, pomimo tego, że Łotr 1 był genialną produkcją. No. I szczerze w dziesiątkę, tak, no. No, to zrobić tego spin-off teraz, tak. Nie powiem. Nie wiem. Nie wiem, ja nie mam opinii. Oczywiście będą recenzje co tydzień, będziemy to oglądać co tydzień, ale jakoś mnie to... Ja na to nie czekam. Ja na to nie czekam. Jak wyjdzie, to wyjdzie, wiesz, ale... To nie jest właśnie taki Marvel, że tam możesz sobie brać postacie z 5, 8 nawet kadru, które są interesujące i mają jakieś zdolności ciekawe. No to takie postacie jak Andor to nic nie wnoszą. To jest taki Han Solo, taki podróbka Han Solo. No. Zobaczymy jak to wyjdzie. Bo mnie ciekawią, bardzo mnie ciekawią seriale live action, które nie tworzy Jon Favreau. bo na razie live action tylko Jon Favreau tworzył, czyli Mandalorian i The Book of Boba Fett. No i czekamy na te Obi-Wany, Andory i tak dalej. W sensie, no na Andory nie czekamy, ale... ale no cóż. Można powiedzieć, że czekamy, ale tak nie za bardzo. No dobra. Następnym serialem Star Wars w tym roku będzie, niech to tutaj spojrzę, o! Drugi sezon Bad Batch, który ma się pojawić w tym roku, latem. I czy czekasz na drugi sezon Bad Batch i czy czekasz na jakieś fajne cameo w wersji? No, czekam na drugi sezon Bad Batch, bo jak wspomniałem wcześniej, mi się bardzo podobało, więc liczę właśnie na Bad Batch. Drugi sezon, no bo tak, no to się zawiodę, jeśli tylko Obi-Wan Kenobi będzie dobrą produkcją. No. Tutaj o największy, tak naprawdę, no nie powiem. Może konkurować z DC, który będzie miał, no które tak naprawdę uniwersum będzie miał gorsze produkcje, bo Marvel, no tutaj widać mocno wjechał, a tak, no to mogą konkurować ze sobą, właśnie na różne seriale ze sobą, więc. Liczę bardzo na Gwiezdne Wojny, bo chciałem zobaczyć te różne postacie, które wnoszą coś do fabuły, a nie jak Andor. Takie totalne bezpłciowe. No, on w ogóle nie żyje, on w ogóle zginął w Łotrze 1. No to wiem akurat. No. To wiem. No, nie, kto by chciał jakiegoś drugiego Hanna Solo znowu oglądać? Nie wiem. No właśnie. No, także... Bad Batch, drugi sezon, latem 2022. Jeżeli się nic nie przesunie, Dave Filoni tworzy znowu ten drugi sezon oczywiście. I oczywiście ostatnią tutaj serialem na Disney Plus będzie oczywiście trzeci sezon The Mandalorian, który jest wyczekiwany przez prawie, no wszystkich, tak? Mandalorian chyba już każdy oglądał. No bo jest to bardzo dobra produkcja Disney Plus, która była piracona bardzo, bardzo dużo razy. No i ja czekam na trzeci sezon Mando. Oczywiście Jon Favreau powraca. No i cóż, no trzeci sezon Mando, co tu dużo dodawać? I czy ty w wersji czekasz na trzeci?